Cześć! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim vlogu. Ja nazywam się Maciek Kulik, a ten kanał to Dajesz Dajesz. W dzisiejszym odcinku gość specjalny, czyli moja żona Magda. Cześć! Razem z Magdą prowadzimy w Szczyrku ten niewielki pensjonat. Nazywa się Daj Spokój, nie wiem czy go tam widać. Pensjonat położony jest w Górnym Szczyrku i dokładnie po drugiej stronie znajduje się góra Hyrca, a zaraz za górą Hyrcą znajduje się kolejna miejscowość turystyczna, czyli Brenna. Żeby dostać się do Brennej, trzeba przejechać samochodem albo przez Bielsko 60 km, albo przez Wisłę, w tym serpentynami, około 50 km. No właśnie, albo przeprawić się przez Hyrce i zjechać z drugiej strony na skiturach. Stąd pomysł na dzisiejszy odcinek, czyli wyścig! Magda jedzie samochodem, ja na skiturach. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Trasa turystyczna pokazuje, że stąd do Brennej na piechotę to około godzina 40. Ale trasa turystyczna nie uwzględnia, że z góry będę mógł na nartach zjechać, więc zakładam, że do Brennej dostanę się w jakieś 50 minut. Dokładnie tyle samo, ile zajmuje przejechanie którąkolwiek z tych dwóch tras. No właśnie, zobaczymy, kto dojedzie pierwszy. To ruszamy. Tak świetnie przygotowałem się do dzisiejszego odcinka, że nie wziąłem sobie butów narciarskich, więc jak dojechałem do Szczyrku, to musiałem wypożyczyć i buty, i narty. Także dzisiaj, Magda, masz przewagę, bo ja nie jadę w swoim nie sprzęcie. Nie znasz sprzęty. Aha, my nie wiemy, dokąd dojeżdżamy. Wyśni. Ja myślałem, że ja żartuję z tym wyścigiem, a teraz naprawdę wierzę, że się ścigamy. Naprawdę wyścig. 3, 2, 1, start! No to w drogę. Kurde. W pionie? Chyba w poziomie. Magda nie wie, że żeby wygrać, przygotowałem sobie pewną taktykę. To znaczy, zaczynam dosyć mocno, żeby potem jeszcze trochę przyspieszyć, żeby na sam koniec docisnąć na maksa. Myślę, że dzięki temu wygram. No, okazuje się, że przejście przez dziki las nie jest proste, ponieważ co chwilę muszę omijać przewrócone drzewa, a czasu ubywa. No, panie, z drogi, kurde, po prostu mamy wyścig tutaj, a nie... Mam nadzieję, że Magda też nie ma łatwo. Jedno musicie wiedzieć. Magda bardzo nie lubi przegrywać. Podobnie jak ja. A na początku ten wyścig miał być takim żartem do filmu, ale stał się on prawdziwym wyścigiem i tak naprawdę Maciek jest święcie przekonany, że będzie pierwszy, ale to się jeszcze okaże, bo zamierzam trochę nadrobić i dotrzeć na miejsce przed nim. Szczyt jest tam, a nie tam. Do jakiegoś szlaku i teraz mam dwie możliwości: albo pójdę tam i tam, czyli trochę naokoło, żeby wejść na szczyt, albo pójdę skrótem przez las. Odpowiedź wydaje się oczywista. Uff.
zabrnąłem w jakiś ślepy zaułek i z każdej strony otacza mnie gęsty las, przez który nie dam rady się przebić. Drzewo wpadło mi do oka. Ciekawe jak Magdzie idzie. Pewnie stoi teraz w jakimś korku, a ja leżę i podziwiam widoki. Zdaję sobie sprawę, że dla dobra filmu lepiej by było, gdyby wydarzyło się coś spektakularnego, typu, nie wiem, strzeliłaby mi opona albo ktoś wjechałby mi w tył samochodu. I myślę, że Maciek robi film, ale on nie wie o tym, że ja naprawdę się ścigam. Także zaraz zamierzam pierwsza dojechać do wyznaczonego miejsca. Jednak Maciek ma większy wpływ na swoją prędkość, a ja pewnych rzeczy nie przeskoczę. Tak, po prostu sprawdzam swoją gibkość, nie, że nie potrafię. Widzę, proszę Państwa, że Brenna o tej porze roku jest niemalże tak piękna jak Szczyrk. Wygląda na to, że zbliżam się do szczytu. I tutaj ciekawostka. Na szczyt Hyrcy, na którą idę, wychodzi dawny, nieczynny już od kilku lat wyciąg narciarski, a z Hyrcy w stronę Brennej prowadzą dawne stoki, które niegdyś były częścią istniejącego do dzisiaj ośrodka Węgierski. Więc mam nadzieję na fajny zjazd, czymś co kiedyś było naprawdę fajną trasą zjazdową. Słuchajcie, to czas zjechać. Jadę. Dobra, nie ma co. Chowam kamerę i jadę na dół, bo nie ma czasu. Według moich skomplikowanych obliczeń Maciek powinien gdzieś być w okolicy 1/4 długości swojego zjazdu już z Hyrcy. Co dawałoby mu lekką przewagę. Ale nie wszystko stracone. I chyba wygrałem. Dobra. Widzę parking. Nie ma. Nie ma jej. O nie. 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 Przyjechał. Przyjechała. Samochodem. No cześć. A, już mnie kręci się, cieszy. O Jezus. Opowiedz Państwu, jak było. Super trasa. Żałuj, Magda, że nie pojechałaś na nartach. Naprawdę. Co, u góry świeci słońce, świeżutki puch. Słuchaj, nagrajmy to jeszcze raz. Teraz się zamienimy. Że ja jadę autem? No. A może się, że też wygram. Będę już współautorką i współblogerką. W kolejnym odcinku pokażemy Wam przygotowania do biegów długodystansowych po górach.
Wygląda na to, że w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Bardzo wam dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście będę bardzo wdzięczny za kciuki w górę, subskrypcję, polecanie nas. I do zobaczenia już za tydzień. Cześć! Pa!